Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym filmie poruszymy historię tablic, które informują nas o tym, jakiej linii jest dany autobus oraz w jakim kierunku zmierza. Niby jest to mały szczegół, na który nie zwraca się uwagi na co dzień, jednakże ich historia jest niezwykle ciekawa oraz omówimy sobie sposób ich działania. Jeśli chcielibyście poznać historię również chociażby kasowników, to możecie napisać o tym w komentarzu, a postaram się taki odcinek przygotować. I możecie zostawić łapkę w górę, aby dać znać, czy taki content się Wam spodobał. Jeśli podoba Ci się koszulka, którą widzisz teraz na ekranie, to informuję, iż jest ona już dostępna w sprzedaży. Krój damski, męski, w kolorystyce czarnej lub białej, wraz z pełną rozmiarówką od XS aż do 3XL, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotowaliśmy zestawy, w których macie darmową wysyłkę. Koszulki wykonane są z materiałów bardzo dobrej jakości, będą służyły latami, tak więc nie jest to kolejna koszulka tworzona najniższym kosztem, a produkt, który sam używam, bo uważam, że jest dobry. Dodatkowo z okazji nowego roku na kod Nowy Rok otrzymujecie 10% rabatu. Jest to aktywny tylko do 2 stycznia, tak więc spieszcie się i korzystajcie. Jak część z Was pewnie pamięta, w dawnych czasach istniała tablica kierunkowa z informacją kierunku docelowego czy numeru linii. Była zrealizowana na tzw. deskach. Były to płyty drewniane z namalowanymi za pomocą szablonu napisami. Kierowca musiał nosić taki zestaw desek na przód, na bok oraz na tył autobusu. Oraz na każdej pętli musiał tę tablicę oczywiście zmienić. Po pewnym czasie nadeszło ułatwienie i wyświetlacze były na foliach, które były nawijane na rolkach. To było ciekawe rozwiązanie, ale problem nadal był, jak dana zajezdnia obsługiwała sporo linii i kierunków. Znalezienie przewijaniem odpowiedniego napisu było bardzo czasochłonne. Nastała więc era wyświetlaczy elektronicznych. Ciężko określić, która firma jako pierwsza weszła na rynek, bo prekursorami były dwie niemieckie, Kruger oraz węgierski VGM. Te węgierskie wyświetlacze najdłużej w użytkowaniu posiadała MPK Częstochowa. Były zamontowane na Ikarusach 415. Te dwie firmy stosowały pierwsze klapki tzw. węgierskie. Polegały one na tym, że były skonstruowane jak otwieranie strony. Klapka była łamana na pół, otwarta kolor zielony lub czerwony, czasem żółty, a gdy była zamknięta, to miała wtedy kolor czarny. Z takiej mozaiki tworzono napis stworzony z punktów. Te panele wykorzystywała w swoich pierwszych wyświetlaczach firma RIG, nazwa od Rączka i Gąsior, czyli nazwisk założycieli firmy. Przy okazji wspomnę, że RIG jest konstruktorem pierwszego elektronicznego kasownika KRG. Za oceanem w Kanadzie była firma FP Electronics, która produkowała klapki zwane Flip Dot, które są innej konstrukcji, zawieszane na słupku, z jednej strony czarna, a z drugiej strony pomalowana farbą fluorescencyjną. Te klapki zaczęto stosować również w Europie i wszyscy po prostu po nie sięgnęli. W Polsce firma RIG z Mielca oraz Pixel z Bydgoszczy, na zachodzie firmy niemieckie Lavo, Broze, Transit, Media, szwajcarska Gorba, szwedzki Mobitek, angielski Hanover Displays czy czeskie Buse oraz francuski Duhamel. Te wszystkie firmy można znaleźć w Polsce, ponieważ mamy u siebie wiele ściąganych pojazdów z zagranicy. Dla ciekawości, jak ktoś kiedyś oglądał program Familiada, to wyświetlacz stosowany w tym programie to też konstrukcja oparta o klapki FP Electronics. Wraz z produkcją klapek paneli firma ta skonstruowała dekoder do sterownika. Układ scalony o oznaczeniu FP2800, który miał 28 wyjść aktywnych. By to zrozumieć, opiszę zasady działania takich wyświetlaczy. Klapki są ferromagnetyczne, to oznacza, że są cewki na słupkach podtrzymujących klapkę i krótki impuls przemagnesowuje ją, a ta zmienia położenie. By odwrócić, trzeba zmienić biegun na cewce. Napięcie jest potrzebne na krótką chwilę, potem go nie ma. Zachowuje się taki wyświetlacz jak pamięć magnetyczna. Można wyłączyć napięcie, a napis zniknie. Trzeba klapki przemagnesować ponownie, by się zmieniło jej położenie. Napisy tworzymy podając dane na tzw. słupki i wiersze.
Dlatego, że układ FP2800 steruje 28 słupkami, stąd rozmiary wyświetlaczy mają wielokrotność liczby 28. Na przykład tył 28 na 16, bok 84 na 16, przód 112 na 16. Wysokość była albo 8, albo 16. Były też 19 i 24. A wynika to z tego, by wyświetlacz mógł wyświetlać napisy jeden po drugim, dlatego 16 wierszy lub 19, szczególnie ulubione przez firmę Brose, oraz rzadziej również 24 wiersze. W Polsce zarówno Pixel, jak i RIG wyświetlaczy większych niż 112 słupków nie robili, za to niemieckie firmy takie jak Lavo i Brose dokładało panel zbudowany z połowy, czyli 14 słupków, i tworzyli wyświetlacz o rozmiarze 126x16. Nierzadko było to 146x16, 168x19 czy na przykład 196x24. Często również stosowano klapki białe dla autobusów nocnych. Wtedy napisy były w negatywie. Tablice klapkowe charakteryzowały się wysoką trwałością. Były one w stanie przeżyć autobus oraz pobierały bardzo mało prądu. Elektronika tylko czeka na rozkaz ze sterownika, a prąd działa tylko podczas zmiany napisu, w czasie przemagnesowania klapek. Też nie są zmieniane wszystkie naraz, napis zmienia się jakby w rodzaju fali. Elektronika przemiata z góry na dół, z lewej do prawej i tworzy to bardzo fajny efekt. Około 2003 roku pojawiały się również pierwsze wyświetlacze LED, na przykład Ikarusy remontowane w Biskupicach dla PKM Sosnowiec. Wcześniej nie było diod, które będą w stanie świecić na tyle jasno, aby było je widać w dzień przy oświetleniu słonecznym. W takich wyświetlaczach pojawia się problem temperatury, ponieważ panel diodowy jest zasilany przez około 3,5 V, a zasilacze mają wydajność nawet do 40 A przy napięciu 3,5 V. Prosty przelicznik 112 razy 16, najpopularniejszy, daje nam 1792 diody. Napis poprawnie edytowany daje około 70% świecącego wyświetlacza, a to musi być cały czas stabilnie zasilane. Pomiędzy wyświetlaczami Flip Dot a LED krótki epizod miały wyświetlacze LCD. Takie na przykład były w Solarisach zrobionych dla Dubaju. Były to wyświetlacze firmy Lavo, ale LCD stosował również Kruger i Brose, a po ich upadłości firma ISA, która była kontynuacją tych dwóch wymienionych. Również wyświetlacze LCD robiła firma Gorba i AEG. Co ciekawe, na panele LCD Niemcy mówili szklanki i owe szklanki, czyli panele, produkowała dla wszystkich innych firm niemiecka firma AEG, później znana jako Adtrans. Najczęściej jest stosowana w autobusach w BVG Berlin. Jak to się dzieje, że napisy się wyświetlają? I tu zaczyna się robić ciekawie. W Polsce jako standard łączności zastosowano interfejs RS485. Jest to standard przemysłowy używany przez obydwie polskie firmy RIG oraz Pixel. Ale tutaj podobieństwa się kończą, ponieważ informacje są wysyłane różnie. Sterownik, który znajduje się u kierowcy w kabinie, wysyła bitmapy do wyświetlaczy, ale jeśli mamy wyświetlacze RIG, to sterownik również jest z tej firmy. Nie da się tego zmienić na plug and play. Istniały jakieś kombinacje, ale koszta i przeróbki były po prostu bez sensu. Niemieckie oraz szwajcarskie systemy działały pod interfejsem IBIS. Zarówno standard elektryczny, jak i protokół transmisji to standard. Wtyczki były zawsze takie same. IBIS to podniesiony do napięcia 24V standard RS232 w uproszczeniu. Instalacja transmisyjna jest galwanicznie odłączona od elektroniki. Na wejściu znajdują się transportory, elementy optoelektronicznie zapewniają odizolowanie się od reszty instancji. Instalacja jest czterożyłowa i zawsze mają te same kolory. Biały oraz brązowy to pary nadawcze. Żółty i zielony to para sygnału zwrotnego. Stosowany w Polsce RS485 to dwużyłowa magistrala. W najnowszych konstrukcjach nawet naszych lokalnych producentów jest stosowana instalacja Ethernet już od kilku lat. Choć nie zawsze standardem jest RS485, Poznań życzy sobie wykonywania instalacji do wyświetlaczy pod IBIS. Też są różnice, ponieważ często w zagranicznych wyświetlaczach dane linie są umieszczane tylko w samych wyświetlaczach, a sterownik wysyła. W innych zaś to sterownik wysyła wszystko. Teraz małe wyjaśnienie. Firma Pixel oraz Sims to kiedyś była jedna firma jako Pixel, a Sims robił całą elektronikę. Kilka lat temu firmy te się rozstały i Sims wszedł na rynek oficjalnie jako oddzielna firma.
Dlatego możemy spotkać sterowniki np. KPP2 zarówno z logo Pixel, jak i Sims. Obecnie sterowniki to komputery, w których jest zapisany cały rozkład jazdy. Tablice wewnętrzne obecnie pokazują trasę przejazdu. To LCD, a w zasadzie pełnoprawne wyświetlacze o wymiarach 22 cali. Tylko jest komputer na Windows lub Linux, które mają aplikacje, a odbierają informacje o linii i trasie przejazdu. Oprawa graficzna jest w wyświetlaczu na jego dysku. Każdy system ma swój software. Często są one do siebie bardzo podobne. Również i Włochy miały swoich producentów, a dokładniej firmy Ameli i Aesis. Autobus przewoźnika PUP Czelać, nieistniejąca już firma, posiadała Solarisa o numerze taborowym 27 pochodzącego z Włoch i posiadał on właśnie system firmy Ameli. Obecnie produkuje się już kolorowe wyświetlacze LED. Z racji dostępu do diod RGB z trzech podstawowych kolorów można wykonać różne inne, ale czy jest to teraz tak bardzo potrzebne? Tego nie oceniam, to rynek zweryfikuje, czy takie rozwiązanie ma sens. Nie musi on nosić desek i zmieniać ich na końcowym przystanku. Teraz rano wpisuje kod linii, numer wozu i rodzaj dnia, np. dzień roboczy. Sterownik według rozkładu jazdy sam zmienia napisy na końcowym przystanku, po czym pokazuje on przystanki i trasę. Dwa sposoby określenia trasy. Jest GPS oraz w przypadku awarii każdy odcinek ma podaną wartość w metrach i sterownik ma podłączone impulsy z tachografu, przez co wie, jaką długość autobus pokonał. Co do zapowiedzi głosowych, obecne systemy informacji pasażerskiej są bardzo rozbudowane, masa informacji jest przetwarzana, sterowniki pełnią funkcję czarnej skrzynki, często są one zsynchronizowane z układami monitoringu, wysyłają numer linii do rejestratora. Ogólnie temat informacji pasażerskiej jest bardzo rozbudowany. Jeśli również Was on bardzo interesuje, to mogę o nim stworzyć kolejny film. Dajcie znać w komentarzu. A w realizacji tego odcinka pomógł Pan Grzegorz z firmy Spacetronic, która zajmuje się szeroko pojętą elektroniką autobusów i dziękuję za przekazaną wiedzę, którą ja mogłem Wam teraz przedstawić. Zapraszam do pozostałych filmów na moim kanale. Do usłyszenia i cześć! I życzę Wam udanej zabawy na Nowy Rok oraz wszystkiego dobrego w nowym, nadchodzącym 2022 roku.